Ten obiekt jest spełnieniem marzeń i aspiracji inwestycyjnie najaktywniejszej gminy Podhala. Choć zbudowana w bardzo szybkim tempie wielofunkcyjna hala przy szkole podstawowej w Szaflarach służy już od 14 stycznia, teraz została oficjalnie i uroczyście otwarta. Zsyłam radość zwyciężonym i otuchem pokonanym. Ty, który wiesz, że jesteś najlepszy, pójdziesz za mną. Gdy przebiegając przez krainy globu zatrzymasz się, chwiejąc i nawołując ramieniem ognia. Gabaryt, jakość wykonania, nowoczesność i funkcjonalność tego centrum sportowo-szkolno-bibliotecznego wraz z salą teatralną przesądzają, że nawet Kraków może nań patrzeć z zazdrością. Jest to również namacalny dowód determinacji lokalnego samorządu i wzór jego efektywnej współpracy z samorządem wojewódzkim. Parametry i możliwości sportowej części tego wyjątkowego, nasyconego elektroniką i multimediami obiektu pozwalają, by służył on nie tylko regionowi, ale też sportowym grupom z całego kraju, również ze Słowacji. Potężna hala z komfortowym zapleczem zdoła już ugościć każde wydarzenie kulturalne i artystyczne. Hala sportowo-widowiskowa ma powierzchnię 2100 m2 i galerię z krzesełkami identycznymi jak na stadionie w Katarze. Ciężko uwierzyć w tym miejscu stojąc, że gmina Szaflary, że miejscowość Szaflary jest jedną z najstarszych miejscowości na Podhalu. Budynek, który Państwo widzą, udało nam się zrealizować, powiedziałbym, w bardzo szybkim tempie i tak naprawdę przy wsparciu wielu osób. A to miejsce, tak naprawdę hala sportowa, mówi o tym, w jaki sposób należy dążyć do celu, w jaki sposób należy starać się osiągnąć zamierzone cele. I tutaj krótka historia. W 2015 roku po licznych spotkaniach z mieszkańcami, z radnymi, zaczęliśmy rozmawiać o tym, aby w Szaflarach przy szkole podstawowej wybudować halę równomierną, halę sportową. Dotychczasowa hala nie spełniała tych wymogów. Dlatego już w 2017 roku, kiedy został powołany Komitet Rewitalizacji, składał się z radnych, z sołtysów, prezesów organizacji pozarządowych, ze wszystkich osób, które były zaangażowane właśnie w utworzenie programu gminnego rewitalizacji, podjęliśmy decyzję, że należy w Szaflarach przygotować się do inwestycji już nie tylko do budowy hali sportowej, ale tak naprawdę do budynku, który ma znacznie więcej funkcji. Jest to budynek sportowy, część szkolna, biblioteka, centrum kultury, ażeby to miejsce stało się tak naprawdę miejscem spotkań i przyjazdów wszystkich mieszkańców, grup i szczególnie młodzieży. W 2018 roku jednak komisja oceniająca odrzuciła wniosek o dofinansowanie. Dużej determinacji i dobrego projektu trzeba było, żeby podjąć batalię o środki zewnętrzne. Pieniędzy nie było i wtedy marszałek Łukasz Smułka na prośbę między innymi gminy Szaflary stworzył listę rezerwową. W 2019 roku przyszła decyzja o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Wójtowskie podziękowania objęły wszystkich ojców sukcesu, czyli zespół ludzi z Urzędu Gminy, projektantów, inspektorów nadzoru, panie z Euroregionu Tatry oraz wykonawcę Marka Głowę ze swoimi podwykonawcami i konsorcjantami. Największe podziękowania dla mojej rodziny, która bardzo często na własnej skórze dokładnie wie, co to znaczy poświęcenie, co to znaczy moje zaangażowanie, bo w domu rzadko bywa. Ale wiemy o tym, że no, dzięki temu takie wspólne przedsięwzięcia mogą być realizowane. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzy niezależne boiska umożliwiają rozgrywanie nawet kilku meczów równocześnie, czyli organizowanie zawodów rangi krajowej. Hala stwarza warunki uprawiania prawie wszystkich dyscyplin w grach zespołowych. Co więcej, obiekt jest przyjazny również dla zawodników na wózkach. Oglądam z wielką satysfakcją, jak Szaflary się rozwijają, jak się gmina rozwija. Myślę, że dzisiaj, żebyś miał powiedzieć, to jedna z najbardziej prężnie rozwijających się gmin w naszym powiecie. I tego gratuluję Panie Wójcie. Gratuluję wielu wspaniałych organizacji, ludzi, dobrych pomysłów. I dziękuję, że wszystko to, co robicie, robicie w dobrej atmosferze, zawsze pamiętając
o tym, aby to, co jest robione, rzeczywiście służyło wielowymiarowo ludziom, służyło młodzieży. I to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, jest wyrazem również wdzięczności i podziękowania za ten wysiłek, który tutaj wkładacie. Na takie warunki długo czekali mieszkańcy, organizacje i kluby sportowe z całej gminy Szaflary, także okolicznych miejscowości. Znalazły tu swoją siedzibę również Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Do tego dochodzą imponująco wyposażone szkolne sale – językowa, komputerowa, chemiczna, biologiczna i plastyczna. Obiekt jest wyposażony w dwie windy i system komunikacji wewnętrznej, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część sportowa, prócz szatni z sanitariatami i natryskami, dysponuje siłownią i salą fitness. Gratulując tej sali, tych osiągnięć, tego wkładu, gratulując wykonawcom, bo jest to naprawdę imponujące. Wiemy, że to wszystko zostało zrealizowane w dobrym jakościowo efekcie, w dobrym terminie. Osobiście znam tutaj pewne osoby, jeszcze raz serdecznie gratuluję. Przede wszystkim jestem zaskoczony tym świetlikiem u samej góry, który taki drobny szczegół, ale daje to światło, które czasami jest przy tego typu obiektach tak bardzo konieczne. Ambitny projekt pod hasłem przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną publicznej szkoły podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą doczekał się realizacji dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, także z budżetu gminy Szaflary. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to 12 milionów złotych, z czego prawie 10 milionów pochodzi z dofinansowań zewnętrznych. Tłumne otwarcie hali stało się świętem całej lokalnej społeczności na czele z Komitetem Honorowym, duchowieństwem, radnymi, druhami OSP, kołami gospodyń wiejskich. Z gratulacjami i życzeniami, prócz podhalańskich wiceministrów, przyjechali m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza, kanclerz Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie Marek Rybiński czy wicewojewoda Ryszard Pagacz. Jak chodziłem ja do szkoły podstawowej, a to było jakieś ponad 50 lat temu, marzyłem o tym, żeby moja szkoła podstawowa miała jakąkolwiek salę gimnastyczną. Wy macie pełnowymiarową i to jest sala gimnastyczna, nie tylko gimnastyczna, widowiskowa, sportowa, o tym, jaka akustyka tutaj jest, to przekonaliśmy się. Wspaniała. Więc mogą się odbywać tu różne inne uroczystości, a sala jest pełnowymiarowa, jak zapewniał mnie pan wójt, czyli mogą się odbywać różne rodzaju uroczystości i wydarzenia sportowe. Szanowni Państwo wszyscy, którzy się przyczynili do tego i również panu premierowi, bo przecież z rządowego programu również zostało dofinansowane, ale wszystkim tym i samorządowcom i tym, którzy projektowali i wykonywali i czuwali na tym pan wójt również, żeby ten piękny obiekt był w takim stanie jak dzisiaj, bo dzisiaj go tylko oficjalnie otwieramy. Wszystkim gratuluję i dziękuję serdecznie. Nie brakło wśród gości przedstawiciela Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Okolicznościowe adresy przysłali minister sportu Kamil Bortniczuk oraz zaangażowany w komitet honorowy wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Selin. Wicestarosta nowotarski Bogusław Waksmuncki i burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha wraz z życzeniami przywieźli w prezencie siatki piłek. Jestem zdumiony i pod wielkim wrażeniem. Tak piękna hala sportowa, w której mogą odbywać się wszystkie dyscypliny sportu, jeśli chodzi o gry zespołowe, a także całe zaplecze, imprez artystycznych. Wsparcie centrum, piękna biblioteka, kompleks szkoły w miejscowości Szaflara. Społeczność państwa zyskała piękny obiekt. Ja jako kanclerz uczelni sportowej, profesor wykładowca, jestem pod wrażeniem. Jestem to drewno koszykówki. Wprawdzie nie praktykującym teraz, jestem wykładowcą, ale życzyłbym sobie, bo też reprezentował Polskę jako trener, żeby na takich halach moi zawodnicy mogli występować. Z tego co wiedziałem się pana wójta, reprezentacja Polski w piłce ręcznej też tu będzie dla nas grupowania. A nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim i z wieloma związkami sportowymi. Jesteśmy dumni z tego, że będziemy mogli przyjrzeć na Podhale
i tu odbywać nasze zgrupowania. Gościem specjalnym na otwarciu był skoczek narciarski, olimpijczyk z Vancouver, trener młodych skoczków i mieszkaniec gminy Szaflary, Łukasz Rutkowski. To on miał przyjemność przypiąć kółko olimpijskie Jaśkowi Mrugale, uczniowi szaflarskiej szkoły, który już osiąga sukcesy rangi krajowej w tenisie stołowym. Bogaty program na otwarcie hali z montażem słowno-muzycznym w olimpijskim stylu, z popisami małych cheerleaderek, uroczą choreografią i efektowną gimnastyką artystyczną przygotowała szkoła podstawowa. Zaśpiewany przez Anię Kułach z szaflarskim zespołem Chyr wiersz Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza nagrodziły gromkie brawa. I ludową jeszcze historię ma Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach, której nowy obiekt zapewnił wreszcie godną powierzchnię i docelową siedzibę. Podczas jej otwarcia i poświęcenia nadano bibliotece imię Wisławy Szymborskiej. Refleksyjnym wspomnieniem o związkach późniejszej noblistki z Szaflarami w szczęśliwych latach dzieciństwa podzielił się artysta rzeźbiarz Marek Szala. Była wszak przyszła poetka, drugą córką Wincentego Szymborskiego, zarządcy dóbr hrabiego Władysława Zamojskiego i Anny z domu Rotermund. Ta para ślub brała właśnie w szaflarskim kościele, gdyż brat matki, ksiądz Maurycy Rotermund, był proboszczem miejscowej parafii. Między przyjściem na świat córek Szymborskich, a przeprowadzką z Zakopanego do Kurnika, następnie do Torunia i Krakowa, plebania w Szaflarach była drugim domem dziewczynek z kokardami we włosach. Ten przykład, czy ten historyczny moment nadania imienia bibliotece, imienia noblistki naszej znakomitej, jest pięknym przykładem symbiotycznego współistnienia kultury ludowej i kultury narodowej. To ja chciałbym naszej młodzieży, naszym dzieciom, wnukom i wnukom naszych wnuków dedykować tę część poezji Wisławy Szymborskiej, którą tak pięknie, ekspresyjnie przed chwilą wyśpiewała pani Anna. Kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Proszę państwa, takie wyznanie miłości. Każdy z nas, kto chociaż raz, no może częściej, kochał na śmierć i życie,
rozumie potęgę i moc takiego wyznania kobiety. Nie tylko biblioteka, ale też Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki znalazło w nowej hali docelową siedzibę wraz z kameralną sceną. Tu czekał na gości poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń z całej gminy. Ktokolwiek zwiedzał gabarytowy obiekt, był pod wrażeniem funkcjonalności, jakości wykonania, energooszczędnych rozwiązań, naturalnych doświetleń. Całkowite wygłuszenia poszczególnych stref obiektu umożliwiają organizowanie w nim kilku imprez różnego rodzaju równocześnie, bez wzajemnych zakłóceń. Osobne wejścia i zamknięcia wewnętrzne umożliwiają zupełnie odrębne funkcjonowanie wydzielonych stref obiektu – szkolnej, sportowej, bibliotecznej i kulturalnej. Połączenie ze starą kubaturą szkoły zapewnia bezproblemowe przemieszczanie się grup. Myślę i liczę, że ta piłka zostanie odebrana przez Was, od Pana Wójta, i będzie słychać o tych szaflarach, o tej młodzieży szaflarzańskiej, wysportowanej. I jak się ktoś będzie pytał, skądś, nie będzie cię nadać za sabor, no z drygi. Za sabor, bo tu jest sport, tu jest sala, tu są warunki do sportu. Wierzcie mi, wiem ile kosztowało pracy, czasu i przypilnowania tego wszystkiego, bo to wszystko w trakcie roku szkolnego. Zostało, panie dyrektor, dziękujemy. Tak oto jedna z najstarszych podhalańskich wsi doczekała się budowli, która będzie służyć sportowemu rozwojowi, ale i łączyć tradycję z przyszłością. Wzięcie, jakim od stycznia cieszy się hala, tylko potwierdza słuszność decyzji podjętej przed kilku laty, wagę góralskiego uporu i trwania przy nadziei, że zamysł się powiedzie.